A ty pier... A! Kurde! Powolutku, my nie będziemy nikomu przeskarać, absolutnie! No to nic nie będziemy robić! Nic! Ajejku, jejku! No ci zamknę! Rej zaraz! A więc witam was w kolejnym odcinku z Madison. O, już coś tutaj słyszę, że spadło. Dalsza przygoda przed nami. Jest otwarty, tak, jest otwarty, masz rację, że jest otwarty. No nie gadaj, że ktoś tu jest. Zmierzamy, otwieramy drzwi i zobaczymy, uwaga. Oho, jest kasetka. Czy coś jakiś tu mamy, numerek? Dwa, dobra, bo jedną już słuchaliśmy, także teraz jest druga, widzę. Cię odsłuchaliśmy. Ej, ty! Mordeczkę moją! Kochaną! Ojej! Ojejku! A, ty pier... A to ta, co tam była? Znowu mam ciarki, już ledwo co się zaczęło. Jeszcze ta muzyka nie sprzyja zupełnie. No ale to nic, no i co ja mam zrobić? Co mam pójść? Ej, barbimo! Labelabimo! Nie rób mi nic, proszę cię! Zjadł! No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pójdźmy na spokojnie, przecież nic się nie dzieje tutaj. Nic tutaj się nie dzieje. Pokój taty! Jezu, najgorzej! Dziś basementi! Gajbafonso! Nienawidzę cię, posłuchaj, no nienawidzę cię, słyszysz? I ty przez 20 ileś tam procent gry ani razu nie przestraszyłaś, czyli teraz będziemy mieli do czynienia z posągiem. No ładnie, super, fajnie się złożyło. Zróbmy... Znikła teraz! Ja muszę zrobić zdjęcie. Na zakręcie. Nie ma nic. Nie mam nic, nie mam nic. O, ciemno, nie ciemno. Jejku! Czy ja tutaj mam coś wziąć? The piano is blocking. Potem blokuje główne drzwi. Tak, blokuje. I właśnie tu mamy problem. Co to skrzypi? Skrzyp, ja ci skrzypnę zaraz. No, ten cholerny pomnik też mi się tak wydaje. W ogóle jaki kibel brzydki, już wiadomo, że tu coś będzie. Coś wystraszy mnie zaraz. Ej! Dobra, jak ktoś mnie wystraszy, to będę... To jest mój defensywny ruch. Ja ty się nie boję. O! O jejku! No i co teraz ona tam jest? Zaraz pewnie się za mną gdzieś zrespi. Listy do M nie działają, nie można użyć. Ile kaset w ogóle? O nie, czerwone! Co to jest? I tu jakieś coś nowego. Muszę mu zrobić pierwsze zdjęcie. Dobra, nie patrzmy, pierwsze spójrzmy, cóż mamy na zdjęciu. Pewnie tego nie będzie, oczywiście. Nie ma. Jest. Jakieś coś, czekajcie, jakieś coś dziwnego. Sprawdź. Wejdź w interakcję. Aha, no to super, prześwietlone zdjęcie wyszło. Złe ISO ustawiliśmy, zdecydowanie. To wszystko wskazuje na to, że mam tam pójść. Ale zanim tam pójdziemy, zróbmy zdjęcie tutaj, bo widziałem komentarz i pisaliście mi, że tam gdzie są zdjęcia, to żebym robił zdjęcia. Tak, wszystko się zgadza. I nic tu nie mamy, jeszcze zrobię tak. O. Dobra, może coś tutaj mamy. Na tym! Dziado! Dobra, musiałem sobie podgłośnić, bo ja lubię takie, lubię! O ty! Aha, tu zegar! Tylko taki cień jest! Ulala, biririri. Okej. Co ja mam tu użyć? Czy ja coś mam? Ej, ja nie mam nic do użycia! To może tu? O dobra, mogę wejść! Popchnij te drzwi, popchnij mocno! Pójdźmy dalej, żeśmy się nic... O, to tata chyba! Tak mi się wydaje. O, biuro dziadka. Okej. Jakiś safe? Save me, please. Się sprzyda na pewno. Ojej! Skąd ja tu mam wiedzieć? Czekajcie, tu coś jest. Jeśli szukasz kombinacji, wiesz gdzie ją znaleźć. Kurde, było na odcinku. Cztery razy w lewo? Cztery razy w lewo. Raz. Już dwa w sumie. Trzy. Nie, to na pewno nie działa. I raz w prawo. Zróbmy. Nie działa. Za obrazem może coś jest. 33 lata. Pascual Maxwell, okej. Jasne, wszystko rozumiemy. Nawiązać kontakt ze zmarłymi. Jezu. We thought he went mad. But
wanted to talk to her again. A, ojej! U? No ciekawie, ciekawie. A ja nie mam pojęcia, jak to otworzyć. Przeczytaj. Joseph Abraham Lancaster, czytam z kart runicznych. Kart Tarota i nawiązuje kontakt z bliskimi ze świata duchów. Kierunek, wyjaśnienie, wskazówki i wyniki poprzez Tarota i runy. Kontakt, no to nam kontakt jest niepotrzebny, mi się wydaje. Okej, jeszcze tutaj coś może znajdziemy. No niestety nic. Kurde, nie mam pojęcia. Kurde, jak to otworzyć? Ej, dobra, może się trzeba cofnąć i tą kasetę odsłuchać. No bo... Kurde, ciężka... O, tu jest teraz! Dziadyga się pojawiła. O, jest! Zdjęcia, patrzcie to! Moje zdjęcia poszły. Co to jest? Jak to przełączyć? Kolejne. Grandma. Babcia. Okej. A to? Tu chyba dziadek. Kolejne. Tata, okej. Tu jakieś coś. Boże święty, do czego te zdjęcia? Co te zdjęcia chcą ode mnie? These photos are pretty old. Te zdjęcia są dość stare, no troszeczkę chyba tak. Okej, to już nam się cofa. Ale znikła teraz! Jeszcze coś się dzieje! Nie! Proszę, jestem grzeczny! Bardzo grzeczny jestem! Nie róbcie mi złu, nic złego, proszę! Ja nic nie będę robił tu! Nic, a nic! Dziadu ty! Pierdo... Nie powiem jaki, nie będę mówił jak. No mogą te zdjęcia przestać wariować? Nie no, cicho! Cicho! No ja nie wierzę. Dobra, pójdźmy. Aż mam ciarki w tej grze. Tam się chyba nic nie wydarzy, żeby miało coś przestraszyć. Wróćmy się, bo muszę tą kasetę odsłuchać. Ej! Tylko... Co to okno? Za oknem deszcz, a nie będziemy śpiewać, bo już było ostatnio. Tu tej półki nie było. I tu leki jakieś. Radiejko. O. Teraz hop. Dobra, posłuchajmy. Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve niepoważny unfinished matters from their mortal lives. The victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. Się muszę wsłuchać, bo tu każda informacja może być ważna. For lack of a better word, these malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Okay. Będziesz tak gadał cały czas? Mention all together. It's madness. To szaleństwo, też mi się tak wydaje. It's unclear whether these transmutations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? No też jestem ciekawy. O, tutaj to mamy. Kombinacja. Ileś w prawo, pięć w lewo. Ja muszę sobie zrobić zdjęcie tego, bo jeszcze zapomnę. Cyk, zdjęcie. Dobra. Możemy zmierzać dalej. Już się niczego nie boimy. Na paloszkach chodzimy. To dalej świruje. Cicho! Cicho! Może teraz tam powinienem zrobić... Jakbym z bliższa zrobił? Teraz? Ojejku! Say cheese! Nie no, to co było? Cicho! Tutaj...
tutaj też nic. A tu... mam... Jest tu coś! Zdjęcie! Dziadek nigdy nie pogodził się z jej śmiercią. Nic na tym zdjęciu tutaj nie ma. A ja to mogę wziąć! Dobra! Czyli my ten obraz... będziemy musieli tam na górę zanieść. Czaje bazicho. I tutaj było, jeśli szukasz kombinacji, wiesz gdzie ją znaleźć. Czyli my tą kombinację mamy. I tam było... ileś w prawo. No to skąd ja to mam wiedzieć? 4 i uwaga! I ostatnie? Ale się denerwuję! Ma włos! No ci zamknę! Rej zaraz! Mamy obraz, to jest ważne. Lecę na pełnej oddać klucz. Nic mnie tu nie złamie. Znaczy klucz, obraz. Coś jest do przodu. Myślę, że to nam pomoże, bo robiłem tą kombinację, jak widzicie, kurde, no nie trafnie. No spokojnie, grajmy powoli w tą grę. Będzie więcej odcinków, to też jest ważne. Mamy okrągły obraz, który trzeba zawiesić tutaj. Czy coś się wydarzy? Nic się nie wydarzy. Ej, tu są zdjęcia. Może my tu musimy zrobić zdjęcie. Co my tutaj mamy? Nic tutaj nie ma. To brakuje nam jeszcze tego obrazu. Aś ty pieczona maść! Kurde, blaszka, fistaszka, ja ci dam! 25! A tu już robiłem tego. Wiek to tylko liczba, można do niej dodawać lub odejmować, ale ostatecznie, kiedy nadejdzie czas, i tak umrzesz. Super, super, motywacja. Motywatorzy, jeden z drugim. A ty pier... A! Kurde! Ta kombinacja, kombinacja, norweska kombinacja dzisiaj. Dzień dobry, witamy. Napiszcie, jak coś ważnego przeoczyłem w komentarzu. Bo kurde, chodzę w lewo, w prawo i nic się nie dzieje jak na razie. Jezu. Ej, pojawiła się tu! Co to ma być? No i co? Jeszcze jakieś drzwi. Zniknęła! I tutaj coś jest? Nie, no nic tutaj nie ma. Co ona robi? Dziada, może za nią muszę chodzić? Tu to już wszystko wyotwierane było. Tu był klucz, którego już użyliśmy. Tutaj nie ma nic. Ej, ja to tutaj mam? No nie wierzę. Odłożymy sobie tą kasetę. No co wy gadacie? Voila! No to wiemy, gdzie mamy pójść teraz. Jakim cudem w ogóle to tam było? Dobrze, że sobie tutaj poszedłem. Sprawdzić, czy czegoś nie ma, czy czegoś nie schowaliśmy. Mamy w końcu, Jezus, tyle czasu minęło. Człowiek się domyślił. Teraz co? Co my tam mamy? Muszę sprawdzić. Sprawdź. Jupiter i Mars. No to musimy szukać jeszcze jednego. Przynajmniej to zróbmy na dzisiejszym odcinku. To gdzie ja to znajdę? Może już tam się coś odpaliło w sumie teraz. O! Dzień dobry! A dzisiaj sobie tutaj... Aha. No, super, super. Musi być coś tu, bo tu napierdziela. Tak mi się wydaje. Ile można... O Jezus kochany święty! Zrobiłem tu zdjęcia już! O nie, co ty gadasz? Ej! Zarąbiście! Jeszcze mamy to! Jesteśmy w domu! Dobra, piękna sprawa. Jesteście świadkami, że byłem tutaj i robiłem zdjęcia. I nic! Możliwe, że ja pierwsze musiałem tamtą wstawić z innymi planetami i dopiero teraz się odblokowało tutaj. No... coś mi się nie podobało, bo to cały czas napierdzielało, jakby tu coś właśnie miało być. No to bierzemy to. No to teraz mam nadzieję, że jak tam pójdziemy, to że już wszystko będzie... Ojejku, tu pierdolny! Gdzie ty jesteś? Pokaż się! Oj, co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Nie boję się, a co mi zrobisz? No, pokaż główkę. Dziadu.
dobre, nie ma nic chyba. Chociaż na tych drzwiach coś jest. Nie było czegoś. A nie, te drzwi po prostu brudne. A tutaj też takie brudne? Tak, brudne są. No dobra, dobra. Jak to wiadomo, jak się zrobi aparatem, to wszystko widać dokładnie. Dobra, pójdźmy i wiesz, pewnie jeszcze coś mnie tutaj zaskoczy. Przepraszam pani, czy pani da mi przejść, czy trzeba się będzie z panią tutaj pobawić? Oj, się pierdźma! Siedemnaście! No i gdzie teraz się znowu pojawisz? My wiemy, gdzie mamy pójść. To się liczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy! Dzień dobry! Czy jesteś tutaj? Nie macie. Teraz muszę odpalić sobie planety i uzgodnić wszystko, co i jak. To musimy wziąć. Dobra, weźmy wszystko. Tutaj mamy Wenus i Merkury. I to musimy obrócić. Tu będziemy mieli znowu to. Okej. I na koniec Uran z Neptunem. Ale musimy obrócić. Ohoho, jebie, mamy drzwi kolejne. Się nam rozkręca giereczka kochana, ulubiona. Młotem. Dobra. O, i obraz. Chihuahua. Że to człowiek nie pomyślał, no ale to by się też spodziewał, że ja w schowku będę miał kolejną część. Jak w ogóle przeszedłem? No musiałem się skulić, dobra. Okej. No okej, super. Obraz. Filomena Maxwell, 68 lat. Weź. Ojejku! Co to jest? Gdzie tak prawo? This thing? Takiego czegoś? Czy to krew? Nieźle tam z głową macie. Coś tu jeszcze mamy? Nic nie mamy. Dobra! Idziemy obraz odłożyć. Yes! Haha, mi się podoba Instagram. Dobra, no, 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 chodź! Chodź! Dziadu, ty! Ty dziadu! Zamknę ci mordę zaraz, zobaczysz! Okej. Okay. Proszę mnie tutaj tak nie robić, że tu się nie da wychylać. Nie! Nie idziemy w tamtą stronę, nie idziemy w tamtą stronę. Sprawdźmy sobie zdjęcie, może stamtą nas wpuszczą, chociaż tam jest drabina. Nie widać. Uwaga, przygotujcie się. Ja przejść tylko chciałem, jak coś. Nie przeszkadzam pani nic, po cichutku przejdę. Jeszcze no, gwizdnę ci w łeb zaraz. Przejdę. Defo! Powolutku, my nie będziemy nikomu przeskadzać, absolutnie, no to nic nie będziemy robić. Nic, ajejku, jejku. Ajejku, dalej tu jest. Nie, ja sobie zdjęcie pierwsze sprawdzę, to nie to tam dla mnie, to jest nie... Oho, brudna sprawa, brudne sprawy. Nie, 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 nie. Idź na górę, Patryk, bo to nie... Nie trać czasu, nie ma co. My po cichutku tylko. Ale nam coś pierdyknie zaraz, jak dołożymy ten obraz. No ja już wiem. A już to wszystko wiem. Doskonale. Dobra. Dobra, i co teraz? Coś nam się otworzyło? Tu 43 dalej. Ani klucza, ani nic? Mogę klucz? Nie mogę. Może... Ej, wiem co! Może zrobimy zdjęcie, to się to otworzy. A coś się pojawi przynajmniej? A, czyli nic się nie dzieje. A czekaj, czekaj. Bo tu jak był pytajnik. Weź. Byśmy...
Aha. 25. To wiemy. O, ja już mam pomysł. Ty! Weźmy to. Oj, co już się dzieje? Bo pod każdym może być. 10. No co 10? Czekajcie, bo muszę wątki połączyć. Robiłem zdjęcia i nic nie było. W sumie tu był obraz, okej. A tu co mamy? O, 13. I zróbmy jeszcze tu. Teraz może coś pierdyknąć. Trzeba myśleć przy tej grze, rzeczywiście. To nie jest takie hop-siup. Porobię sobie zdjęcia tych zdjęć, żeby pamiętać. 38. Nawet mój telefon się sprzedaje tutaj. 13, 10 i 25. Dobra. I teraz przejdźmy do obrazów. Jakieś wątki tu możemy połączyć. Okej. A, dobra! Czasem tu główka tak pracuje, ojejku! Ale nas zrobili w bambuko! Czyli to nie trzeba do kształtów dawać, chociaż kto wie? Możemy się jeszcze serdecznie zaskoczyć, że tak powiem. Dobra, to ten damy tu. No zobaczymy co teraz. I ten damy tu. Nie! Możemy się jeszcze serdecznie zaskoczyć, że tak powiem. Tu jednak nie tak. Wiek to tylko liczba. Można do niej dodawać lub odejmować. Okej. Ej! Lata tu jakaś mucha. Dziadyga. Po prostu może zdjęcie trzeba zrobić. Nie. Dobra, weź. Jeszcze raz. Ja mam to troszeczkę przyspieszę, bo ja to muszę przemyśleć. To tu. Teraz? Nie! Możemy się jeszcze serdecznie zaskoczyć, że tak powiem. Tu jest kółko, czyli 38. Tu mamy 5, co nam daje 43. Tutaj, jak jest kwadracik, było 13. 33. 46. Dobra, wiem. Tu jest 43 i podejrzewam, że na każdym musi być 43. Czyli jak tutaj mamy 13, ponieważ 56 minus 13 to jest 43. Dobra, to chyba mamy. W końcu chyba się udało rozgryźć. Tutaj było 25, czyli to nie może być. I od tego odejmujemy jest 43. Dobra, ej! Ale jeżeli tak jest, kochani, i tutaj dołożę kolejny obraz, to coś będzie. Także ja myślę, że w tym momencie powinniśmy zakończyć odcinek. I bardzo możliwe, że w kolejnym odcinku, jak pod wcześniejszym odcinkiem z Madison dobijecie 4000 łapeczek w górę, to Maciek się pojawi, także dobijajcie. Mi się wydaje, że to rozgryźliśmy. Jak nie, trudno się mówi, ale ładnie nas wrobili z tym, że jednak nie figurami to trzeba ustalić. Teraz mi tak to łeb przegrzało. Generalnie mam, no, godzina 30 nagrywek, także spędziłem trochę nad tym czasu kminiąc. No cóż, czasem tak bywa. Zachciało się fabułki, to trzeba. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.